Czy pozować w takiej sesji? A, zdecydowanie łatwiej pozować. Przynajmniej nie biją. Czyli proszę bardzo, kariera modela po zakończeniu kariery sportowej jak znalazł? Jak najbardziej. Spodobało się? Oczywiście. A pomysły na brawa dla Tomka, oczywiście. A słuchaj, a pomysły na te pozy, na te zdjęcia, bo one fantastycznie wyszły. Pomysły fotografów. Współpraca była bardzo fajna, było bardzo miło, śmiesznie, zabawnie, także oceniam to. Młodzi sportowcy i wszyscy goście, tak wygląda ten brązowy medal olimpijski, teraz na szyi, na piersiach Leszka Drogosia. Europy w boksie. Także z tej swojej kariery. Stowarzyszenie Katapulta, zresztą bardzo taki obiecująca nazwa tego stowarzyszenia, szczególnie dla młodych sportowców, którzy zaczynają swoją karierę. Zrobiło to, czego nie zrobiło Ministerstwo Sportu po Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Nie dało szansy właśnie tym młodym sportowcom, co wy dzisiaj jako stowarzyszenie i przy wsparciu Echa Dnia, jako mediów robicie. Bardzo serdecznie gratuluję, chylę czoła i myślę, że młodym sportowcom, wielu z nas tutaj obecnych, kiedyś rozpoczynało swoje kariery i wiemy, co to jest wspieranie młodego człowieka na bardzo, bardzo ciężkiej drodze życia. Mistrzostw świata w Barcelonie nie do końca pewnie tak, jak chciała. Do finału zabrakło 200 sekundy, ale za to przecież tych innych osiągnięć na koncie Karoliny niezwykle, niezwykle dużo. Jest także polski juniorek. Nie...